jak Robert Lewandowski powalił Vincenta Kompanego. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych newsów. W 2014 roku Bayern Monachium walczył o dalszą grę w rozgrywkach Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Podczas jednej z akcji Kompany walczył o piłkę z Lewandowskim, faulował go, ale Polak mocno stał na nogach i sprytnie powalił na ziemię mającego 190 cm wzrostu rywala. Obrońca City padając urwał kawałek materiału z koszulki Lewandowskiego. Belg znany jest z twardej gry, więc łatwość, z jaką powalił go Lewandowski, wzbudziła euforię u kibiców.